Witam wszystkich w naszym piątym już programie Oko na Niedzielę. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że Jezus surowo gromi apostołów Jakuba i Jana. Dlaczego? Bo byli mściwi, chcieli zniszczyć całą miejscowość za to, że nie przyjęła ich w gościnę. Widać, no na pewno taką mściwością zasłużyli na nagane Jezusa. To może dziwić, że Jezus tak musiał korygować apostołów, bo mieli tak wielkie braki, tak wielkie wady, jak tutaj zademonstrowane. Ale o tym słyszymy w ogóle często w Ewangeliach. Apostołowie nie od razu byli tacy mądrzy, tacy święci. Jak wszyscy ludzie potrzebowali procesu dojrzewania, oczyszczenia, wychowania. A ich wielkie szczęście polegało na tym, że ich wychowawcą był sam Chrystus, najwspanialszy mistrz. Trzeba też zauważyć, że Jezus w ogóle najbardziej korygował, upominał przywódców religijnych. Wobec najwyższych przywódców Izraela, kapłanów, uczonych w piśmie, faryzeuszów, używał też najmocniejszych słów. Mówił przecież o nich żmije, groby pobielane, mordercy proroków. Jak wy możecie ujść potępienia w piekle? No przecież nic gorszego właściwie o człowieku nie można powiedzieć, że dziwne jest, gdyby uszedł potępienia w piekle. I to mówi Jezus, który najlepiej wie, jak się rzeczy mają z człowiekiem. Szczególnie straszne słowa usłyszał święty Piotr, pierwszy papież. Jezus powiedział do niego: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz na sposób Boży, lecz na sposób ludzki, kiedy Piotr go odwodził od drogi krzyża. Czyli Jezus użył wobec papieża, wobec świętego Piotra, tych samych słów, które użył wobec Lucyfera na pustyni. Tam powiedział: idź precz, szatanie. Czyli rzeczywiście widać, że Piotr powiedział coś najgorszego. I to tym bardziej, że chwilę wcześniej Jezus powiedział o nim rzeczy najwspanialsze, że jest skałą, na której zbuduje Kościół, że właśnie będzie pierwszym, najważniejszym apostołem. A zarazem taka straszna krytyka Piotra, takie potępienie. Dlaczego? Bo widać, Jezus chciał uniknąć papolatrii, robienia z papieża czy apostołów jakiejś idoli, bez kazy i zmazy. Chciał, żebyśmy od początku byli w prawdzie. Bo oczywiście władza jest potrzebna w każdej wspólnocie, także kościelnej, tutaj gdzie apostołowie duchowni mogą mieć szczególną pomoc Bożą, ale to zawsze są ludzie, ograniczeni ludzie, ograniczenie moralnie, duchowo, intelektualnie, którzy mogą popełniać błędy i grzechy i popełniają. I wtedy wymagają korekty, poprawy, także jeżeli piastują najwyższe stanowiska w kościele. Sam Jezus jest tutaj wzorem i mamy naśladować całe postępowanie Jezusa, także więc jego krytykę władz duchownych, władz kościelnych, jego kościoła. I dlaczego ta krytyka jest tak konieczna, taka ważna? Dlaczego sam Jezus dał jej najwspanialsze przykłady? No bo tu chodzi o rzeczy najważniejsze. Każda władza może zawieść, popełnić błędy, grzechy, właściwie bardziej szkodzić swojej wspólnocie niż pomagać, zdradzać ją. No i wtedy wymaga krytyki albo nawet odwołania, zmiany. Natomiast w przypadku władzy kościelnej chodzi o coś najważniejszego. Władza kościelna ma pomagać ludziom w zbawieniu. Po to jest Kościół, po to oni są, po to my jesteśmy, żeby pomóc ludziom w zbawieniu, czyli rzeczy najważniejszej. A jeżeli duchowni, nawet najwyżej postawieni, przez swoje grzechy, przez swoje ograniczenia moralne, intelektualne zaczynają szkodzić tej drodze, no to zasługują na najsurowszą naganę, tak jak to czynił Jezus. Właśnie do naśladowania Jezusa należy krytykowanie również osób duchownych w Kościele, kiedy na to zasługują, kiedy to jest potrzebne. A wiemy z historii Kościoła, także najnowszej, że osoby wysoko postawione mogły popełniać i popełniały straszne błędy, jak na przykład w kościołach Zachodu po Soborze Watykańskim II teologowie, duchowni, biskupi
tak błędnie, tak źle interpretowali sobór, że w dużym stopniu przyczynili się do zniszczenia swoich kościołów. To najbardziej było widoczne w kościele Holandii, gdzie właśnie sami duchowni, sami biskupi, teologowie najbardziej zniszczyli ten kościół. Ale podobnie było w Belgii, czy jest i było w Niemczech. Podobnie w Ameryce Południowej przyjęto w osnowy nauczania kościoła marksizm. W kościele zaczęto głosić teologię wyzwolenia, czyli taki religijny marksizm. To popierali kapłani, zakonnicy, biskupi i to przyczyniło się do katastrofy kościoła w Ameryce Południowej. No bo ludzie w kościele chcą słyszeć o Chrystusie, nie o Marksie. Dlatego katolicy zaczęli masowo uciekać z kościołów, w których głoszono Marksa, teologię wyzwolenia. I jaki jest efekt dzisiaj? Że na przykład w Brazylii już ponad 50% formalnych katolików odeszło do kościołów protestanckich, szczególnie do kościoła zielonoświątkowego. Ameryka Południowa przestaje być kontynentem katolickim. Dlaczego? No i na zasadniczych przyczyn to błędy biskupów, błędy teologów, duchownych, którzy zamiast Jezusa głosili w kościele Marksa. A teraz te błędy są powtarzane jakby do kwadratu w tych krajach, często przy okazji synodu o synodalności. Postulaty, które tam są formułowane, to jakby te błędy, ale podniesione do kwadratu, do sześcianu. To jest właśnie ten fundamentalny błąd, o którym mówił Jezus, że w Kościele myślimy nie na sposób Boży, ale na sposób ludzki. No i wtedy zasługujemy na słowa Jezusa, zejdź mi z oczu szatanie. Bo to jest Kościół Jezusa. To On go założył. On nim rządzi. To Jego słowo jest najważniejsze, a nie ludzkie. To jest kluczowa sprawa. Trzeba pamiętać o tym, że Jezusa można interpretować na tysiące sposobów, jak każdą rzecz, ponieważ każda interpretacja zależy od zawartości naszej głowy, od horyzontu, w którym żyjemy. A każdy ma inny horyzont, inną zawartość głowy, ponieważ to, co mamy w głowie, to jest synteza całego naszego życia, a życie każdego jest inne. Dlatego my każdą rzecz interpretujemy inaczej, dlatego potrzebujemy we wspólnocie przywódcy, który nada jedną główną interpretację, bo inaczej życie wspólnoty jest niemożliwe, jakiejkolwiek państwowej, ale narodowej czy też kościelnej. I taką główną interpretację Jezusa daje nam nauczanie Kościoła, magisterium Kościoła. Jeżeli je odrzucimy, tak jak Luter, no to mamy teraz ponad 50 tysięcy różnych wyznań chrześcijańskich. To jest droga donikąd. Trzeba się trzymać właściwej interpretacji magisterium Kościoła i w Polsce mamy to szczęście, że tu mamy najlepsze przykłady, najlepsze wzory, jak święty Jan Paweł II, błogosławiony kardynał Wyszyński. To wynika z siły naszego Kościoła, który mimo wszystkich braków jest jeszcze najmocniejszym Kościołem świata. To było widoczne w tym, że żaden naród na przykład tak świetnie nie poradził sobie z komunizmem jak Polacy. Żaden naród tak nie ratował Żydów jak Polacy. I teraz żaden naród tak nie pomaga Ukrainie, nie ratuje Ukraińców, nie przyjmuje ich jak Polacy. To są właśnie owoce naszego chrześcijaństwa. I tego trzeba się trzymać. Podobnie nauczał papież Benedykt XVI czy kardynał Miller, który też bardzo mnie popiera, mówi, że przy okazji procesu w Niemczech, że trzeba przełożyć na niemiecki inne moje prace, nie tylko ten artykuł, który spowodował proces. Podobnie wcześniej kardynał Marian Jaworski uczynił mnie swoim następcą na uczelni, kardynał Stanisław Nagi podobnie mnie popierał, a to byli najbliżsi przyjaciele świętego Jana Pawła II. Trzymajmy się takich mistrzów, a na zło, na odrzucanie Jezusa mówmy, zejdź mi z oczu szatanie, jeżeli sprzeciwiasz się Jezusowi. I wtedy doświadczymy prawdy słów z listu do Galatów. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Tylko nie podpadajmy znowu w jarzmo niewoli świata. Działajmy, myślmy na sposób Boży w Kościele, nie na sposób ludzki. Wtedy będziemy żyć z Chrystusem w prawdziwym Kościele.